Słowa nowej przyśpiewki kibiców Jagiellonii Białystok zaczynają się słowami: Jagiellonio klubie mój, pokaż dziś charakter swój. No i Jagiellonia pierwszy raz w swojej 104-letniej historii została mistrzem Polski. Tu kanał Pomówmy o Piłce. Po dłuższej nieobecności zapraszam na nowy odcinek. No cóż, dopiero teraz jestem gotów coś nagrać po fecie, po świętowaniu tego właśnie mistrzostwa pierwszego w 104-letniej historii, bo nie będę ukrywał, że jestem wielkim kibicem Jagiellonii i chcę powiedzieć, że ten odcinek nie będzie za bardzo merytoryczny, tylko właśnie raczej wypełniony emocjami, jakie mną targają po tym meczu, bo mimo że od meczu minęło już prawie 2 dni, to tych emocji jeszcze dużo naprawdę we mnie siedzi. No i chcę też powiedzieć właśnie kilka słów o tym sezonie. To był naprawdę sezon, gdzie niektórzy nawet eksperci Jagiellonię skazywali do spadku, a dzięki genialnym posunięciom na rynku transferowym ten klub został mistrzem Polski. To miasto po prostu żyje tą Jagiellonią, cały region żyje Jagiellonią i po prostu najzwyczajniej w świecie na to zasłużyło po latach takich wręcz suchych, przepraszam, chudych, gdzie trenerami byli Maciej Stolarczyk, Piotr Nowak czy choćby Iwaj Łopetew. To te lata były naprawdę bardzo chude i się wydawało, że raczej projekt Jagiellonia Białystok będzie się, może tak powiem brzydko, będzie się zwijał, a nie rozwijał. I tutaj właśnie chcę też, wiem, że pewnie z klubu nikt tego nie zobaczy, ale tutaj kilku osobom należą się podziękowania. Przede wszystkim należą się wszystkim piłkarzom Jagiellonii Białystok, którzy zagrali choćby minutę w tym sezonie, bo widać było to zaangażowanie tak naprawdę od pierwszego do ostatniego meczu. Słowa uznania na pewno należą się dla trenera Adriana Siemieńca, który dzisiaj zapewne zostanie nagrodzony statuetką trenera roku, który jeszcze w tamtym roku kończył kurs UEFA Pro, był trenerem rezerw i tak naprawdę obronił Jagiellonię przed spadkiem z ekstraklasy, a spadek z ekstraklasy dla Jagiellonii odznaczałby spadek w otchłań, bo no nie wiadomo, czy by klub wystartował w pierwszej lidze. Prawdopodobnie tak, ale to by zależało od wielu czynników, bo wiemy, jakie kłopoty mają drużyny, które spadają z najwyższego szczebla rozgrywkowego. Podziękowania należą się też dla Łukasza Masłowskiego, czyli dyrektora sportowego, który mówił, że potrzebował 3 okienek transferowych na przebudowę tej drużyny i udało się. Po prostu pozbyto się piłkarzy, którzy już, że tak powiem, nie rokowali na przyszłość i po prostu zatrudniono nowych, świeżych, głodnych, z pasją, zaangażowaniem, i którym było widać, że się chciało. I też tak naprawdę dyrektor mówił, że jego marzeniem jest zdobyć Mistrzostwo Polski. Zdobył te mistrzostwo, bo choćby pracował w Wiśle Płock czy te kilka miesięcy w Widzewie i to się nie udało. I w końcu też słowa uznania dla prezesa Wojciecha Pertkiewicza, który przychodząc w 2020 roku został klub naprawdę w wielkiej ruinie, gdzie praktycznie, jak to się mówi, cały Excel świecił na czerwono i po tych 4 latach udało się to wszystko, że tak powiem kolokwialnie, poskładać do kupy i prawdopodobnie, jeżeli dzisiaj byśmy zajrzeli do tabelek z tego Excela, tam raczej dominuje kolor zielony. No i też chciałbym powiedzieć taki krótki apel do dyrektora, do pana prezesa. Panowie, nie odchodźcie stąd długo, dlatego że zbudowaliście tu naprawdę fajną drużynę. To jest fajny projekt i zostańcie tu jeszcze na 5-10 lat i naprawdę myślę, że
wspólnie kibice, piłkarze i panowie możemy jeszcze naprawdę wspólnie bardzo, bardzo dużo osiągnąć, ale oczywiście w tych słowach podziękowań nie można też oczywiście zapomnieć o Radzie Nadzorczej, akcjonariuszach, którzy w bardzo ciężkim momencie, gdzie ten właśnie wspomniany Excel świecił się na czerwono, to oni nie zostawili klubu w potrzebie, cały czas dosypywali te pieniądze, by klub się nie rozleciał i dzisiaj wszyscy zbieramy owoce właśnie wszystkich wspólnych działań i możemy się bawić, świętować i cieszyć się tym mistrzostwem. No i jakie są cele na następne miesiące? Kto wie, być może dzięki kolejnym genialnym transferom dyrektora Masłowskiego uda się być może powalczyć znów w lidze o tytuł, może fajnie zaprezentować się w europejskich pucharach, w lidze Europy, być może w lidze konferencji. Zobaczymy, gdzie Jagiellonii uda się dojść, bo no, przez brak rozstawienia nie będzie to proste, bo już w pierwszej rundzie między innymi na Jagiellonię może czekać PAOK, Saloniki lub Ludogorets Razgrad, więc to na pewno nie są łatwi przeciwnicy. Tam też jest Flora Tallin i ją by dużo łatwiej było ograć. No i cóż, no apel do kibiców, żebyśmy dalej zapełniali ten stadion, żeby był pełny, tak jak właśnie w meczu z Wartą, żeby on cały mecz tętnił życiem, żeby nie tylko ultra kibicowało, ale żeby cały stadion się zaangażował i może na koniec pobijmy rekord Karnetów, by pokazać, że dzięki temu mistrzostwu ten klub nie cofnie się, tylko dalej będzie szedł do przodu i to nie będzie jednorazowa efemeryda, która się po prostu pojawi na niebie i spadnie i miejmy nadzieję, że Jagiellonia cały czas będzie gdzieś tam w tych czołowych miejscach w Ekstraklasie i na stałe będzie się biła o te najwyższe cele. Wiem, że ten odcinek może był mało merytoryczny, mało, że tak powiem, można z niego wynieść, ale uważam, że Jagiellonia grała najlepszą piłkę w tym sezonie i w 100% zasłużyła na Mistrzostwo Polski. Ja proszę o łapki w górę, komentarze i widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.